Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w trzecim już odcinku naszej areny Szamanem. Mamy 2-2. Wynik nie jest aż tak satysfakcjonujący, jak bym chciał. Ale nic, przechodzimy do kolejnej gry. No i mam nadzieję, że dzisiaj trzy zwycięstwa. No, trzy zwycięstwa, no bo nie będziemy przecież kończyli areny na wyniku 2-3. O! Jeszcze Mirror Match. To mam dziwne wrażenie, że on ma jakieś... ma jakieś zaklęcia AOE. Chociaż ten trzask... Kurczę. Dobra, mamy zły urok, także... zapolujemy na coś tańszego. Skamieniały diabłozaur. Blizzard chyba nie do końca rozumie definicję czegoś tańszego. To też nie jest tanie. Ja się przynajmniej przywitam. Jeszcze eteryczny totem. Okej. W końcu. Jeszcze jakby go wyciszył, to byłoby świetnie. No. Dzikie duchy. Okej. Tutaj zrobimy nawet tak. Bo zależy mi na tej kreaturze, żeby ona teraz była na stole. Totem, świetnie. Obstawił się tymi tauntami. Nie mamy żadnego smoka. Mam nadzieję, że wejdzie szarża. Chyba nie. No nie. A w takim razie zabijamy tylko tarczownika. I nie gra. Ma teraz 5 punktów many. Poszukiwacz przygód. Okej. To może być. Healing totem nie za bardzo. Weźmiemy widmowego rycerza i tutaj niszczymy te taunty na bieżąco. No i przejmujemy inicjatywę powoli. Golem zbożowy nie stanowi problemu. To już bardziej. Na szczęście on atakuje w twarz. Że mnie to cieszy. Szósta tura. Zagramy tak. Zagramy tak. I dogramy. Dogramy coś mocnego. I zabijemy jeszcze to. Okej. Nie wygląda to źle. W kolejnej turze, w zależności od tego, co on zagra, albo zbufujemy te kreatury. To nie było miłe. Jeszcze taunt, kurde, no. Szczerze. Szczerze, możemy zagrać nawet w ten sposób. No kurde. Co ja mam z nimi zrobić niby? Jak już wcześniej powiedziałem, nie mam
zaklęć AOE. Więc jak on mi się tutaj rozsypie na trzy kreatury, to będzie nieciekawie. Dobra. Dorzucimy tutaj dorzucimy kolejnego koksa. I będziemy odpowiadać na jego zagrania. O nie, 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 nie. Anubisat, wartownik. Nie jest tutaj niczym dobrym. 5 ataku, no zabije, zabije nam tego. W twarz? Uderz w twarz, proszę, proszę cię, uderz w twarz. Niestety. Niestety, ale tak się nie stało. W takim razie taunt 8 na 8 brzmi jak plan. A tego... O. Chyba tego się pozbędziemy. Jakieś trzaski, błyskawice czy burze z piorunami wzmocnione nie są nam na rękę. No i zobaczymy. O kurde, nie, nie, nie. Pana, co lubi najazdy, trzeba się pozbyć. O! Niestety, ale źle to zrobiłeś, kolego. Także twój błąd. Twój błąd i teraz tak. Teraz tak, co ja chcę zrobić? Tego chcę się pozbyć. Tego chcę się pozbyć. A jego również. I dorzucamy jeszcze dwie kreatury. Ok. Teraz jak rzucimy czempiona Mukli, to powinno być całkiem sympatycznie. Żywiołek ognia w twarz. Może być. Nie przeszkadza mi to jakoś wielce. Bo my w kolejnej turze wyczyścimy ci cały stół. No. W ogóle ten szemrak zabawnie wygląda. Żaba i... No i tam, no dobra. I w twarz, dobra. A więc po kolei. Po pierwsze czempion Mukli. Po drugie Hero Power. Teraz zaczynamy wielkie czyszczenie. Zaczniemy od tego. Skoro nalegasz. Potem to. Do bitwy. Potem to. A potem tego zabijamy. O, mam nadzieję, że nie za cztery. Okej. Okay.
I zabijamy tego. Okej. Sytuacja wydaje się być opanowana. Ale przyznaję, że healing totem by się przydał. Zdecydowanie. Pozbędziemy się tego smoka. O, tutaj dorzucimy totem, żeby wszyscy dostali buffa. O, i atak wszystkim, co mamy w twarz. No dobra. Tutaj widzicie przykład na zastosowanie czempiona Mukli. No jeśli on zostanie na stole dłużej niż jedną turę, że już tam, nie wiem, dwa razy da buffy dużej ilości kreatur, to jest już pograne z reguły. Jest już pograne. No chyba, że walczycie z Warlockiem i rzuci wam otchłań pustki. Albo, nie wiem, mag rzuci wam Flame Strike'a i poczyści wam połowę stołu. No w sumie teraz jakbyśmy walczyli z magiem, tak? No to zostałby nam tylko schwytany Jormungar 7 na 8. Znaczy 7 na 4 wtedy. No ale i tak mielibyśmy sporo opcji na zabicie. No dobra, kolego, Azai. Widzisz, że nie ma tutaj jakiejś świetlanej przyszłości przed tobą. Więc może skipniesz już turę. Chyba, że budujesz napięcie i teraz Deadwinga rzucisz. W sumie jakby teraz rzucił Deadwinga, to miałbym problem. Miałbym spory problem. Na szczęście Deadwinga nie ma. Więc Mirror Match mamy wygrany. Okej. Mirror Match mamy wygrany. Przy okazji zrobiliśmy niezłe manto i 3 zwycięstwa szamana. Więc 90 golda już dostaliśmy za arenę. No to gramy dalej. Gramy dalej. No 12 minut walka zajęła. Kurczę, naprawdę długie walki mam na tej arenie. Tak, po 10-12 minut średnio. Czy to z kapłanem, czy z druidem? O, z paladynem na tej arenie jeszcze nie walczyliśmy. Bo wcześniej z wojownikiem, ale z paladynem jeszcze nie. Hex. Heksa wywalimy, ale na pewno zostawimy rozwidloną błyskawicę i to jest to, co chciałem zobaczyć. Grabieżca krwawych żagli i nożownik. A w ogóle zapomniałem, że ja mam nożownika w tym. A skipnij turę, proszę cię. Nie masz, nie zagrywaj coina i nie dogrywaj nic do tego, okej? Okay? Ekranowy minibot. Okej, okay, to może być. Zobaczmy. Co zagra? Sekret. Okej. Nie atakuje, bo to jest prawdopodobnie szlachetne poświęcenie. A werbunek trochę boli. Ale on już tam obrażenia przyjął. Także okej. Świetnie, mamy niszczyciela. Sprawdzę, czy to jest już to szlachetne poświęcenie. Tak, dobrze strzelałem.
No i okej. Zastanawiam się nawet, czy nie raszować go. Bo jesteśmy w stanie go zraszować i on będzie się musiał... kurde, podniebny jeździec. A. Aha. Jeśli teraz rzucę totem i teraz widlone błyskawice trafią tylko w... Dobra, szanić. O, zagramy tak. No i drugiego koksa. I teraz jeszcze niech trzeci dojdzie. Trzeci albo gladiatorka. To będzie zabawne. Uuu. Spryciula. No, no, no. W takim razie... Okej. Weź go zabij. Dzięki. Tak, tak. I graj. Tylko teraz będę miał 4 punkty many, więc trochę słabo. Obrońca Aldorów, rozjemca Aldorów, niedobrze. To też niedobrze. Jakby kto pytał. A, wróć, wróć. Wszystko spłonie. Cofnijmy go sobie na rękę. I dorzućmy jeszcze totem. No, to nas spowalnia. Ale teraz powinniśmy mieć już 8 punktów many. Kurde, jakie on ma teraz dropy. Czekam na rozkaz. Czekam na rozkaz. On nas zasypie. On nas po prostu zasypie kreaturami teraz. To nie jest bestia, nie? Nie. Fuck. Nie za dobrze, dobra. Rzucamy tego i wszystko na jedną kartę. Wszystko na jedną kartę teraz. Czekam na rozkaz. No niestety nie ma... nie dostaniesz teraz kolejnej żaby. I szczerze powiedziawszy taka sytuacja nas urządza. Chociaż nie na długo. Bo w kolejnej turze ginę. I będzie arena 3-3. O, chyba tak właśnie będzie. Jezu. Tak, władzę ognia. Dobre zagranie. Dobra. Moi drodzy. Niestety. Niestety, ale... Arena 3-3. Nie udało się. Ale kurde, taki fajny początek był tej walki. A jak się robi błędy. Tam mogłem go chyba raszować tymi... od ogniostraży. Mogłem tak zrobić, ale dobra.
Co 50 golda? No, powiedzmy, że się zwróciło tylko dlatego, bo zrobiliśmy jeszcze dwa zadania. Zobaczmy, co mamy w pakiecie. Okej. Epic i rzadka karta. Dobra. Panienczy czołg, ekranowy minibot, rzadka karta, pani bólu i... Złote serce demona, no proszę. Zadaj 5 punktów obrażeń stronnikowi, jeśli jest przyjaznym demonem, daj mu zamiast tego +5/+5. No, wygląda mega, powiem wam. Wygląda mega. Dobrze, moi drodzy, w tym odcinku to wszystko. Niestety krótka arena, nie podoba mi się to. A ja natomiast zapraszam was do innych filmów na moim kanale. Jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie. I cóż, do usłyszenia w kolejnych odcinkach na kanale, a ja się z wami żegnam. Na razie, trzymajcie się, cześć!